Cześć, tu Lauksi. Dzisiaj postanowiłam nagrać filmik o motywacji. Co mnie do tego skłoniło? Rozmowa z przyjaciółką, która mówiła mi, że ostatnio jej motywacja i chęć do działania mocno spadły. Pewnie najłatwiej będzie opowiedzieć Wam, jak ja się motywuję i co robię, żeby w tym życiu działać, chociaż nie mówię, że zawsze jestem na 100% powerze i nigdy nie mam chwil zwątpienia, bo takie też przychodzą. Ale do rzeczy. Dla mnie, może zabrzmi to banalnie, ale najważniejszym momentem w życiu było pokochanie siebie. Wiem, że o wiele łatwiej jest siebie nienawidzić, krytykować, stawiać wszystko pod znakiem zapytania, ale jeżeli pokochacie siebie, to naprawdę życie się zmieni i stanie się o niebo łatwiejsze. Jeżeli jesteście teraz w takim momencie, że nie chce Wam się trenować, nie chce Wam się uczyć, nie chce Wam się pracować, że ogólnie wszystko jest na nie, no to sprzedam Wam kilka moich patentów, jak się zmotywować, chociażby do tego, żeby stać. Sprzedam Wam kilka moich patentów na to, co zrobić na przykład, żeby wstać rano z łóżka. Moja pierwsza rada pewnie wzbudzi odrobinę kontrowersji, ale chodzi o to, żeby wcześnie wstawać. Jeżeli wstajemy rano wcześnie, wiem, że jest trudno i wiem, że boli, ale wtedy nasz dzień jest dłuższy i więcej możemy zrobić, a tym samym jesteśmy z siebie bardziej zadowoleni, no bo więcej ogarniamy. Ja zawsze sobie nastawiam budzik godzinę wcześniej niż normalnie bym wstała. No i potem, co zrobić, żeby się zwlec z tego łóżka? No bo co z tego, że nastawię budzik, jak na przykład sobie go jeszcze 10 razy przestawię? No więc nastawiam budzik, jak już dzwoni, to od razu odpalam ulubioną muzykę. I to jest rada numer 2. Muza to jest w ogóle podstawa dla mnie, czyli nakręca mnie do działania. Jak spada mi energia albo nastrój, to od razu sobie wrzucam na przykład na słuchawki ulubiony kawałek i jestem gotowa do działania. Jak jeszcze mam trzecia rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, to ćwiczenia. Ostatnio udaje mi się ćwiczyć praktycznie codziennie. Najbardziej lubię ćwiczyć na siłowni, no ale nie zawsze mam tyle czasu, żeby pojechać na siłownię, więc dobrą opcją jest również trening w domu. Robię sobie albo jogę, albo jakiś taki krótki trening i ostatnio odkryłam fajną aplikację, ściągnęłam na telefon i to jest raptem 10 minut, tak zwane planki, czyli takie ćwiczenia w tak zwanej desce. To możecie sobie zgooglować, zobaczycie. Bardzo efektywne, no sama aplikacja, no to 10 minut, więc praktycznie nieodczuwalne, a ciało super się wzmacnia, no i tym samym modeluje. Jak mam czas, to oczywiście też lubię pobiegać, wtedy tutaj muzyka jest nieodzowna, no bo bieganie dla mnie akurat jest nudne, a nie lubię biegać z kimś, bo wtedy wychodzi jakaś jestem cienka. Więc biegam sobie z muzyką i ona mi daje power i energię do tego, żeby mi się chciało dalej, bardziej, więcej i mocniej. No a teraz... No i ostatnia porada, która myślę, że najbardziej Wam się spodoba, to oczywiście spotkania z przyjaciółmi, z rodziną, z ukochanymi, ze wszystkimi ludźmi, którzy dają Wam energię, dają power i którzy też chętnie i konsekwentnie realizują swoje cele, czyli mogą być dla Was inspiracją. Ja lubię wychodzić z takimi ludźmi, spędzać z nimi czas, no i do tego lubię ładnie wyglądać. To myślę, że nie tylko porada dla dziewczyn, ale również dla facetów. Bo jak człowiek ładnie wygląda i już zmusi się do tego, żeby dobrze się ubrać, trochę w przypadku kobiet pomalować, to potem czuje się bardziej taki zenergetyzowany, jeszcze usłyszy kilka komplementów, no to już w ogóle dzieje się fantastycznie. Myślę, że to jest kilka tych moich patentów na to, jak się nakręcić. Najważniejsze to wytyczyć sobie cel, trzymać się go i fajnie jest mieć kogoś, z kim można pogadać, kiedy człowiek traci siłę i zapał, czyli takiego trochę mentora. To może być rodzic, to może być przyjaciel, mąż, chłopak, nie wiem, kogo macie i komu ufacie, to z tą osobą fajnie jest się czasami podzielić swoimi wątpliwościami. No i ten plan działania to podstawa. Więc mam nadzieję, że Wasza motywacja po tym filmiku wzrośnie. Piszcie, jakie Wy macie swoje patenty na to, żeby działać, żeby realizować swoje cele. Chętnie posłucham, no i skorzystam z Waszych porad. A teraz to wszystko i widzimy się już niedługo. Pa!